Świętej Marii Panny Licheńskiej. To obecnie największy kościół w Polsce, znajdujący się w województwie wielkopolskim w gminie Szleścin, miejscowości Licheń Stary, niedaleko Konina. Położony jest na terenie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, ważnego katolickiego ośrodka religijnego w kraju. Budowlę wniesiono dla upamiętnienia objawień z lat 1813 oraz 1850 do 1852, których świadkami byli Tomasz Kosowski i Mikołaj Sikatka. Witam Was wszystkich na kanale Ksiądz w Polsce. I w dzisiejszej trzeciej edycji Miejsca Kultu Chrześcijańskie w Polsce będzie o Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Właściwa nazwa w Licheniu Starym. W Licheniu Starym, bo również jest miejscowość Licheń, która jest położona dalej o 300 km od Lichenia Starym. Więc pamiętam, kiedy po raz pierwszy i ostatni byłem w Licheniu Starym 2 lata temu, autobusem akurat, to na Google Maps mieliśmy jechać jeszcze 300 km, a tu wszystko miało się rozpocząć o 19:30. I sobie zastanawiałem się, no to jak zdążymy? Jak zdążymy zajechać na uroczystości, kiedy jest 3 godziny jazdy? A tu za niedługo wielka kopuła, wielka bazylika, która jest największa w Polsce, w ogóle największa świątynia w Polsce, przed nami. Także taki anegdot. Pamiętam, jak tam byłem akurat 2 lata temu, na uroczystości trwały od wieczora do samego rana. Wtedy odprawiał ksiądz Kmielewski, dobrze pamiętam. Nagrałem parę takich filmików, zdjęć, ale niestety przez przypadek wszystko skasowałem. Tylko został taki bardzo króciutki odcinek, kiedy wychodziłem z bazyliki tam nad ranem. Rzeczy. Będzie teraz o kalendarium budowy, jak w ogóle ta świątynia powstała, oraz inne ciekawostki. Zapraszam. Oto kalendarium budowy bazyliki. 29 maja 1994 roku nuncjusz papieski arcybiskup Józef Kowalczyk poświęcił plac pod budowę nowej świątyni. 22 czerwca 1994 roku proboszcz Eugeniusz Makulski na tym placu odprawił mszę świętą, poświęcił narzędzia pracy i rozpoczął budowę pierwszą łopatę. 25 maja 1995 roku prymas Józef Glemp murował kamień węgielny przywieziony z Watykanu z grobu świętego Piotra Apostoła. Kamień ten poświęcił w grudniu 1994 roku Jan Paweł II. 29 czerwca 1996 roku biskup Bronisław Dębowski poświęcił kaplicę Trójcy Świętej złotą. 20 czerwca 1998 roku biskup Roman Andrzejewski poświęcił kaplicę Narodzenia Pańskiego. 7 czerwca 1999 roku Jan Paweł II papież odwiedził Stary Licheń, obecnie Licheń Stary, i poświęcił budowę świątyni. 26 czerwca 2000 roku arcybiskup Józef Kowalczyk poświęcił dzwon Maryja Bogurodzica, największy w Polsce.
6 listopada 2001 roku zakończenie budowy wieży. 12 czerwca 2004 roku konsekracja bazyliki. 25 lutego 2005 roku nadanie świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. 2 lipca 2006 roku przeniesienie cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej z Kościoła Świętej Doroty do Bazyliki. 2 lipca 2007 roku poświęcenie oficjalne przekazanie do użytkowania całego zespołu organów. 2 lipca 2010 roku otwarciu Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, umiejscowione nad prezbiterium. Wejście do muzeum znajduje się z tyłu kościoła. Monumentalna pięcionawowa bazylika z centralną kopułą zbudowana jest na planie krzyża. Składa się z części głównej, dzwonnicy, wieży oraz trzech okazałych portyków. Powstała z inicjatywy Marianina Eugeniusza Makulskiego według projektu Barbary Bieleckiej. Głównymi konstruktorami byli Ryszard Wojtak i Marek Gin. Wzniesiona została w latach 1994 do 2004 roku. Generalnym wykonawcą robót budowlanych była firma Budimex. Powstanie świątyni zostało sfinansowane z datków. W styczniu 2000 roku episkopat polski zdecydował, że świątynia ta jako jedna z trzech będzie uznana jako wotum narodu polskiego na jubileusz 2000 lat od narodzenia Chrystusa. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, jedna z największych na świecie. Na placu przed bazyliką może zgromadzić się około 250 tysięcy wiernych. 12 czerwca 2004 roku miało miejsce poświęcenie bazyliki jako wotum Kościoła katolickiego na wielki jubileusz narodzenia Chrystusa. Pierwszym kustoszem sanktuarium i proboszczem tamtejszej parafii został ksiądz Eugeniusz Makulski. Następnie funkcję kustosza pełnił ksiądz Wiktor Gumienny, a od 25 sierpnia 2018 roku pełni ksiądz dr Janusz Kumala. Proboszczem był ksiądz Henryk Kulik, a aktualnie ksiądz Rafał Krauza. Oto najistotniejsze wymiary bazyliki. Kubatura 300 tysięcy metrów sześciennych, powierzchnia 23 tysiące metrów kwadratowych, długość 139 metrów, szerokość nawy głównej z kaplicami bocznymi 77 metrów oraz wysokość krzyża kopuły 103,5 metrów, wysokość krzyża wieży 141,5 metrów. W dolnej części świątyni znajdują się kaplice. Kaplica Świętej Trójcy, najstarsza z kaplic i zarazem pierwsze w całym kościele miejsce, w którym odbywały się nabożeństwa. Została oddana do użytku w czerwcu 1996 roku. Kaplica 108 błogosławionych męczenników, duża kaplica z obrazem Pana Jezusa wśród 108 błogosławionych męczenników w górnym ołtarzu, który był zawieszony w centralnym miejscu podczas beatyfikacji ofiar II wojny światowej dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie. Została uroczyście poświęcona 9 czerwca 2001 roku przez biskupa wrocławskiego Bronisława Dębowskiego. Kaplica Piety. Centralne miejsce zajmuje rzeźba bolejącej matki trzymającą swego Syna Jezusa Chrystusa, autorstwa Marcina Ziemnickiego. Do kościoła prowadzą 33 stopnie. Ich liczba nawiązuje do lat życia Chrystusa na ziemi. W świątyni znajduje się 365 oknień.
symbolizujących liczbę dni w roku kalendarzowym oraz 52 otwory drzwiowe symbolizujące liczby tygodni w roku kalendarzowym oraz 12 kolumn symbolizujących 12 apostołów. Bazylika powstała na planie krzyża łacińskiego. Składa się z 5 naw, wzbogaconą licznymi kaplicami. Jej integralne części stanowią dzwonica i wieża. Do wnętrza świątyni wiodą 4 portyki. Zgodnie z zamysłem architektonicznym, bazylika przypomina falujący złoty łan zboża. Przejawia się to w dekoracji roślinnej placu przed świątynią oraz w architekturze samej świątyni. Zauważalne jest to m.in. w oknach wypełnionych szkłem o odcieniu złotawo-bursztynowym ze śluszarską z anodotowanego aluminium w formie kłosów oraz kolumnach, portykach i wewnętrzną świątyni. W Bazylice Licheńskiej znajduje się największy w Polsce, 4 w Europie i 13 na świecie zespół organów, posiadający razem 157 głosów i składający się z 5 instrumentów. Organów górnych 81 głosów, 4 manuały, pedał. Organów zachodnich 52 głosy, 2 manuały, pedał. Organów wschodnich 8 głosów, 1 manuał. Pozytywu prezbiterialnego zachodniego 7 głosów i Nachtigall, słowik 1 manuał. Pozytywu prezbiterialnego wschodniego 8 głosów, 1 manuał. Organy wybudowała w latach 2002-2007 polska firma Organ Mistrzowska Dariusza Zycha z Wołomina. Zaś projekt dyspozycji opracował profesor Andrzej Chroroszyński z Warszawy. Dyspozycja organów głównych w swych założeniach nawiązuje do wielkich francuskich organów symfonicznych. Widoczna z daleka kopuła bazyliki ma 25 metrów średnicy i 45 metrów wysokości. Sparta jest na dwukondygnacyjnej żelbetowej kolumnadzie, spartej na 4 żelbetowych słupach. Od środka widoczna jest dekoracyjna srebro-złota czasa, wykonana ze stali i anodowanego aluminium. Na zewnątrz kopuła pokryta jest płytkami z aluminium anodowanego na złoty kolor. Na szczycie 141,5-metrowej wieży znajdują się dwa tarasy widokowe na wysokości 114 i 98 metrów, z których przy dobrej pogodzie rozciąga się widok na odległość do 30 km. A co się w Licheniu w ogóle dzieje? Wystarczy spojrzeć na stronę www.licheń.pl, aby zobaczyć, ile tam jest i co tam się dzieje. Są różne wspólnoty, są domy pielgrzyma, specjalne nocne czuwania, piesze pielgrzymki, rekolekcje i wydarzenia. Jeszcze w tym miesiącu ma się odbyć rekolekcje maryjne o rozpoznawaniu woli Bożej i podejmowaniu decyzji, jakże się to stanie, oraz ogólnopolskie spotkanie trzeźwości. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam spodobało. Jeśli również byliście w Bazylice, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, to proszę zostawcie komentarz, jakie macie wrażenia. Też to miejsce ma swoje kontrowersje, no, z różnych powodów, ale skupiamy się na to, co jest najważniejsze. Następna edycja będzie za jakiś czas. I jedziemy na południe, to w tej serii pierwsza świątynia na południu kraju, we Wrocławiu, katedra. Także zapraszam i dziękuję, że dotarliście
do końca filmu. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.